Poważna jest sprawa zwolnienia pracowników w Urzędzie Miasta. Nie dlatego, że pan prezydent zwalnia, do czego ma prawo, dyrektorów, ale pan prezydent zwalnia pracowników z biura rady, merytorycznych, wykształconych w tym kierunku, aby służyć radnym wszystkim, których mieszkańcy desygnowali do reprezentowania ich interesów tutaj w ratuszu, w mieście w Nowym Sączu. I szanowni państwo, to nie chodzi o to, żebyśmy kogoś bronili, tylko chciałbym ostrzec, jeżeli nie zdążymy uchwalić budżetu, to żebyście państwo nie mówili, że to i pan prezydent nie zwalał tego na Radę Miasta. Ja pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, przewodniczącego Rady Miasta. Doskonale wiem, co to znaczy uchwalić budżet i pracować na bieżąco. W tej chwili została pozbawiona pracy pani Anna Tokarz, osoba, która de facto zajmowała się stricte uchwałami i z całkowitą współpracą z panią przewodniczącą. Mam nadzieję, że nie wynika to ze złej woli pana prezydenta, że nie został wybrany na przewodniczącego jego kandydat, to uderzymy w panią przewodniczącą Iwonę Mularczyk, bo zwolnimy jej pracownika, który merytorycznie był oddelegowany, jakby to powiedzieć, bo ja kiedyś miałem wpływ na to, żeby ta komórka powstała. Oddelegowany był do ścisłej współpracy z przewodniczącym Rady Miasta, czyli pomocą w kierowaniu decyzjami do poszczególnych komisji, do radnych.